Witam wszystkich. Znajdujemy się w Grąblinie, tym razem na stawie karpiowym. Będę próbował łowić karpie, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Jeden stopień na plusie, w nocy był lekko przymrozek. Zobaczymy, czy ryby w ogóle będą chciały współpracować. Dzisiaj do nęcenia posłużyły mi dwa takie oto pelety wysokobiałkowe, jeden trochę bardziej tłusty, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przynęty myślę, że wszystkim bardzo dobrze znane, łaftersy od Osmo, różne smaki, ciemniejsze, jaśniejsze, dwukolorowe, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie cisza, jakieś pojedyncze piknięcia, zaczął padać trochę deszcz, czekamy dalej. Pada pierwszy śnieg. Ja się grzeję przy ognisku i czekam na brania. Wszystko pokryło się śniegiem. Słuchajcie, było branie, mamy pierwszą rybę. Nie zdążyłem nagrać brania, ale coś jest. Nie wiem co to za ryba, wygląda mi na karpia. I tak, jest to mały karp. Śnieg, jest zimno, wpadł pierwszy taki maluszek, poluje na większe, może jeszcze uda się dzisiaj to złowić. Wypuszczam go do wody i łapiemy dalej. Już go wypuszczam do wody. Uciekaj kolego. Poszedł. Jest pierwszy, lecimy po następny. Pierwszy mały karpik wpadł, czekam na większe. Śnieg cały czas pada, pokrył tafle wody. Zobaczymy, czy coś się uda jeszcze wyciągnąć. Na razie jeden mały karpik. Ja wróciłem się trochę ogrzać. I miejmy nadzieję, że weźmie coś większego. Biegnę do wędki. Jest rola. Jedzie ryba, jedzie. Coś jest. Nie jest to nic dużego chyba. Widzę małego karpia. Chyba pełno łuski. Mamy go. Padł kolejny karpik, nieduży, pełno łuski, ładnie ubarwiony. Wypuszczam go i łowię dalej. No uciekaj. Poszedł, oby większe. Wpadł drugi karpik. Jeszcze jakaś dobra godzina łowienia. Zobaczymy, czy jeszcze coś się wydarzy. Już idę się upakować. Robi się ciemno, czas uciekać do domu. Jak już widzieliście, pogoda była dzisiaj bardzo zmienna.
Rano był przymrozek, później trochę wiało, trochę padało, później zaczął padać śnieg, później znowu deszcz, ale udało się złowić dwa karpiki. Ja już uciekam do domu, trzymajcie się, na razie, cześć.